Ten most właśnie? To coś tam oglądał tu na ten temat tego przejazdu, coś? No, w telewizji. Pada, tu coś poszedł. Gdzie tego komisu, porobiłem sobie zdjęcia aut, które mnie interesują, pokazuję zdjęcia i rocznik, silnik, wszystko dostaję informacje. Potem skręć w lewo. Dostaję informacje na temat danego auta, co mnie interesuje. Tak to wygląda mniej więcej. Dlatego z tego komisu po prostu nie jestem w stanie wam powiedzieć cen ani nic, no ale będzie następny komis, po prostu są numerki na autach. Skręć w lewo. Przybywasz do celu na lewo. Najpierw jedziemy tam, gdzie Audi stoi? No może podjedziemy tam, zobaczmy co tam ma i idziemy. To tu w prawo. Kia czeka na nas. Jaka Kia? A. Jesteśmy dalej, tutaj trochę inny plac. Chcieliśmy zobaczyć. No, patrzymy tego Hyundai'a i 30, 2011 rok, 1.4 benzynka, cały w oryginale, 3900 kosztuje. Pokażę wam tu, jakie są auta. 89 tysięcy ma przejechane. I tutaj na każdym aucie jest taki numer na lusterku. Później możecie sobie zobaczyć na stronę internetową, wpisać ten numer i po numerach po prostu przerwa. Wiem, 8, nie, 0.30, nie. Tu mam jakąś C5, ktoś się mnie pytał o C5, ale nie ma numeru, czyli jest sprzedany. Jest auto mnóstwo. Czwórka, numer 521. Mogę zobaczyć, mówię. Podam link do strony. Co? Podam link do strony, tak zwrócił. Galaxy 308 numer. Co to jest, Turan? A ma numer na lusterku, bo jak nie ma numeru, to wiesz. Przejechane. 226. A 7-osobowe, nie wiesz? Siedem osób. No, to dobry pomysł. To dobry pomysł. Na salonie. Zobaczyłem sobie już na stronie, ile ten Turan kosztuje. On kosztuje 7900, to jest 2-litrowy diesel, 170-konny.
siedmioosobowy. Highline. Nawigacja, kamera cofania, siedzenia. Fajne auto. Naprawdę. Można o nim pomyśleć. Senik, pytałem ludzie, Seniki, C-Maxy, no to stoi tu. C-Max to jest numer 73, a Senik 322. S-Max w automacie, z tego to patrzyłem na stronie, tak, 2014 rok. Fiesta jako dziewięć bialów z tej strony, z tej też numer 51. Benzyna 2,9 rok. Cena tu jest w koronach, to jest tutaj wewnątrz, jakby ktoś chciał kupić 35 tysięcy koron, ale na eksport to jest dużo mniej. Na pewno jest też zainteresowany. 2,9 rok, 4,300 bodajże kosztuje ona, jak patrzyłem na stronie. Benzyna. Ładne auto. Numer 951. A mam jeszcze Nima? Klimatyzacja automatyczna. O, to ładne w całości. Co jeszcze tu mam pokazać? To jest nowszy. Tu mamy Swifta. Bodajże 2013 rok. Numer 235. Tak jest, 2013 rok. Rano kapsul, drzwi przygięte. Numer 568. Oprócz tych drzwi jest cała ładna. Jakie silniki, to napiszę wam. Jest tu, szukam za chwilę. 1.8 benzynka, 2.8 bodajże, albo 9 rok. Coś takiego widziałem na stronie, ale nie mogę znaleźć. Sirocco chyba 6900. Sirocco zaraz wam pokażę. 6900, 10 albo 11 rok. 200-konny. Kolor tak czerwony. Alfa Giulietta. Tutaj jest to Sirocco.
całkiem ładne w automacie. Walidy też w Tesli. Rangera, jakby ktoś szukał, też jest dostępny. PZ 5008. Numer tego PZ-a to jest 504. No właśnie. Białe na pewno. Muszą być. Mazda 6. To kombi. A właśnie, tej Kisi też nigdzie nie widziałem. Mazda 6 w automacie. 0,84. No i temat nie wiem nic. Ale to na stronę. To jest taki ja przecież. Nie było, nie widziałem tego na zdjęciu. To jest przytarty bok. Taki jak kosztuje 2300 euro. 2007 rok. Jest zamknięta. Jak na razie. Poza tym nie ma parna. A to jeszcze tutaj jest przerysowane, polerowane to jest. Prawdopodobnie. To jest dość ciekawe auto. Citroen C4 Aircross. 2012 rok. 1.6 HDI. Przejechałem na 220 tysięcy i kosztuje 5,5 tysiąca euro. Mankamentem tego auta jest turbina, po prostu jest do regeneracji lub do wymiany. Poza tym wszystko sprawne i jest bezwypadkowy. W środku ma nawigację, pół skóry. Przewych trochę dłużej, no. 227 tysięcy kilometrów. No ale cena jest za to bardzo atrakcyjna, 5,5 tysiąca euro, także na handel jak najbardziej.